No dobra, słuchajcie, mamy teraz 200 metrów folii aluminiowej, którą wykorzystamy na ten cały kibel. Mam nadzieję, że starczy. Mamy także taśmę klejącą, oczywiście nie jedną rolkę. A następnie trzeba będzie zaprosić kogoś, kto do nas przyjdzie po raz pierwszy i następnie nakłonić go, żeby skorzystał z kibla i zareagował tak naprawdę na to. No dobra, więc nie ma co tak naprawdę gadać, po prostu obklejamy cały kibel. Zresztą jak pamiętacie, to mamy tyle papieru toaletowego, że na pewno każdy się teraz skusi, żeby wejść do kibla. Jak widzicie, pierwsza ściana jest w końcu gotowa, jest zrobiona i wygląda naprawdę fajnie. Tak naprawdę 1/4 dopiero za nami. Wow, jest to więcej roboty niż myślał Jack Frost. Dokładnie, dużo więcej roboty niż myślałem. Powiedziałem, że zajmie na to godzinę. Już zajęło godzinę, zajmie 4 godziny. Patrzcie, ostatnia godzina zeszła nam na to, żeby obkleić całą ścianę taśmą klejącą, żeby teraz tylko po prostu wszędzie poprzyklejać folię aluminiową i kibel będzie w całości obklejony po 3 godzinach. Warto. Dobra, uwaga, oto i jest ostatni pasek, który będziemy tutaj przyklejać. O! Uwaga, żeby nie skopać tylko. Dobra, minęło bardzo wiele godzin, ale efekt jest naprawdę oszałamiający. Zapraszam, zapraszam tutaj do środka. Naprawdę epicko. Uwaga, teraz trzeba się będzie tutaj zamknąć. Pomieszczenie z przyszłości, człowiek z przyszłości. Wow. Nie wiem, ile nam to zajęło. Teraz jest chwila. Która jest godzina? Jest 14:32, więc zajęło nam to 6 godzin. Przykleiliśmy 200 metrów folii aluminiowej w tym tutaj kiblu. Kurde. I napiszcie mi w komentarzu, po co to zrobiliśmy. Dlatego, że po 6 godzinach człowiek zaczyna się zastanawiać, po co to zrobiłem? Po co się uczyłem na ten sprawdzian? Mogłem siedzieć w kiblu i robić coś ciekawszego. Przychodzi Kamil do biura, właśnie mi napisał. Tak? I nic o tym nie wie. Mamy już osobę, która tak naprawdę zareaguje i najlepsze jest to, że to jest osoba, która po prostu zna biuro, więc będzie w szoku. Słuchajcie, Kamil przyszedł, będzie w końcu osoba, która zareaguje na nasz piękny kibelek. Siema. Mordo, pamiętaj, musisz umyć ręce, stary. O kurwa. O Boże, co to jest? 6 godzin naszej ciężkiej pracy w obklejaniu całego kibla folią aluminiową. Ale tak luksusowo wygląda. No nie? To jest w przyszłości. 5G to tutaj się nie dostanie. Słuchaj, to jest najnowsza kwarantanna, zapraszam. Tutaj ciepła woda, słuchaj. Trzeba umyć rączki, żeby się nie zarazić. W luksusowych, pięknych warunkach. Tak? Podoba wam się? No kurde. Czy chcielibyście mieć taki kibel na co dzień? To jest pytanie. No, ale mówię, tak luksusowo normalnie, nie? No kurde, daję. Podłoga pierwsza klasa. Dobra, trzeba będzie wytestować w ogóle, czy działa pas bezpieczeństwa do noszenia Garego. Więc zrobimy z nim trik, bo to jest najlepszy sposób bezpieczeństwa. Działa. Nice. Nice, mordo je... Mordo, tutaj Gary siedzi. Jezu. A wiesz, że on jest wkurzony i tak, więc już usiądź z tyłu. Fuck. Gary, nie zasłaniaj, cholera jasna by cię wzięła. Ernest, ogarnij swojego kumpla nowego. Gary, ogarnij się. To jest Gareusz bez nogeusz. Ty chwila, jak Gary sklei
kickflipa? Nie wiem, mordo. Gary? Jak sklejesz kickflipa? Dobra, powrót na deseczkę po 6 latach. Trzeba sobie przypomnieć po kolei wszystkie triki. Czyli zaczniemy od Oli, skończymy na, nie wiem na czym, na dolfinie pewnie dzisiaj. Czyli na naprawdę zajebistym triczku. Dobra, to teraz wszystkie po kolei, stary. Zaczynamy od Oli, ale żeby nie było za łatwo. To przez laptopa. Rozłożonego? Nie no, złożonego, nie znisz mi go. Nie znisz mi go, powiedział Łukasz ziomkowi, co nie jeździ na desce od wielu lat. Stary, to jest straszne, nie chcę ci tego rozpieprzyć. Jaki drugi triczek? Popszuwit, nie szuwit, popszuwit. Popszuwit? Kurna, dobra, niech będzie. Drugi triczek przypomniany. Uuu, ale siadł od razu. Czołbit w drugą stronę. Wow, no teraz co umiałeś? Kickflip, stary. Ale najgorzej! Chciał ładniejszy zrobić ten trik. No dobra, był ładniejszy. Powiedzą, że tricus nie ma stylu na desce. To teraz heelflip. Heelflip to ja mam na drugie imię, stary. Heelflip to ja mam na drugie imię, stary. Ale, ale do dupy. Heelflip to ja mam na drugie. Wow. Jak ty to pamiętasz jeszcze? Nie wiem, chwilę nie jeździłem, ale triczki się kleją. Stary, przejdźmy do najlepszego triczka. Zawsze było tak, że jak gdzieś wbijałem, to umiałem trik, którego nawet nikt nie znał nazwy. Lecimy, spróbujemy skleić. Wow! Jakie to było idealne! To było wielkie. Jaki zajebisty trik! O kurde, to jest strasznie wysoki. Zobaczcie. Nie, stary, niemożliwe. Stary, ja nie potrafię wjeżdżać na rampy. Dobra, słuchajcie, dzisiaj się zbyt boję naprawdę tego zrobić. Nigdy nie potrafiłem jeździć po rampach, zawsze wolałem robić triki na flasie po prostu, bo w tym byłem dobry. Więc 5000 łapek i przełamuję swój największy strach i zjadę z tej rampy na następnym odcinku. Ej Gary, Ernestowi to wyjdzie czy nie? Fuck, on w ciebie wierzy. Jak to jest szybko? Easy, stary. Ej, on się złamie czy nie, tak szczerze? Nie. Nice. Już po nim. Gary, kibicuj mu. Dawaj, Łukasz. Ostateczna rozwałka laptopa. To jest życie. I do kosza. Kończymy dzisiejszy dzień, jedziemy do kosza z tym. Słuchajcie, stało się coś obrzydliwego. Właśnie zrywamy całą folię tu stąd, ponieważ patrzcie co tu się dzieje. Coś tu wylało i to wylało pod tą folię. To jest obleśne po prostu, kompletnie obleśne. Nie ma to zapachu żadnego, więc najprawdopodobniej to jest po prostu brązowa woda z rur taka. Więc czeka nas zrywanie tego niestety, szybciej niż chciałem.